Nie było niespodzianki w piątkowym meczu między Fogołnią Leszna a Speedcar Motorem Lublin. Leszczynianie pewnie pokonali Beniaminkę Ekstraligi 51-39. Jednak drużynie z Lublina trzeba oddać to, że zostawiła po sobie dobre wrażenie i pozytywnie wszystkich zaskoczyła. Spotkanie rozpoczęło się od dwóch pewnych wygranych Leszczyniana, ich przewaga stopniowo rosła. Na półmetku spotkania wynosiła już 10 punktów. Lublinianie wykorzystali jednak wszystkie możliwości taktyczne, a także potrafili odnosić zwycięstwa w poszczególnych biegach i do końca ambitnie podchodzili do meczu. Ich zwycięstwa w biegach 11 i 12 pozwoliły zmniejszyć przewagę Byków do 39-33. Kluczowa okazała się jednak 13 odsłona. To właśnie wtedy Emil Sajfudinow i Janusz Kołodziej wygrali 4-2 i już tylko cud był w stanie odebrać leszczynianom zwycięstwo. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 51-39 dla Fogołni Leszno. Punkty dla Fogołni Leszno zdobywali Emil Sajfudinow 11+1, Brady Kers 9, Jarosław Hampel 10+1, Janusz Kołodziej 2+1, Piotr Pawlicki 7, Dominik Kubera 3 i Bartosz Smektała 9+1.